Dzień dobry, Anna Musioł, Jacek Pożycki, koncert życzeń Stella. Aniu, ponoć szukasz tutaj czosnku niedźwiedziego w Cieszynie? W Cieszynie, no. Dusz ci też tak powiedział. Dusz ci to zdradził moje wszystkie tajemnice. Przed chwilą Ania powiedziała, zanim się kamery włączyły. I szukasz też innego czosnku, tak? Czy jakieś zioła jeszcze tutaj niedaleko studni? Znaczy ja bardzo lubię szukać zioła, ale ostatnio nie mam czasu, bo to trzeba się w czas rano wybrać na spacer, tak przed południem, bo wtedy są najbardziej wydajne. Wiesz? Zioła? Tak, jak już tak schnie na nich rosa, a nie świeci za dużo na nich słonka, no to wtedy są najlepsze do zbierania. I później je zbierasz i wkładasz do książki? No różnie, to zależy na co to są zioła, jak mają schnąć, jak mają być przerobione, ale tak naprawdę to my przyjechali złożyć wam życzenia, jak zwykle, a spotykamy się przy studni trzech braci, jednym z moich ulubionych miejsc tu w Cieszynie. Dlaczego? Wiesz co, no zawsze się mi wydawało, ja do Cieszyna już chodziłam od dziecka do szkoły muzycznej i to już od wtedy, od samego początku, oprócz wzgórza zamkowego było jedno z moich ulubionych miejsc, bo to jest takie trochę schowane na uboczu miejsce, gdzie się zaczęła historia tego miasta. Ja pamiętam. Ty pamiętasz i tak. No. Legendarny rok założenia Cieszyna, 810. Pamiętasz to? Tak, razem z Daty Bolko, razem z trzema braćmi, tutaj się spotkaliśmy, tylko ja nie zostałem ujęty, bo nie chciałem, bo się nie zmieściłem tutaj. Bo ty jesteś taki skromny i nie chciałeś po prostu, żeby się tam wpisywali. Tak, jestem skromny. No to w każdym razie to miejsce się mi zawsze wydawało takim właśnie sercem Cieszyna, o którym mało kto może nawet wie, jak tu przyjeżdżają. Nie do końca to jest tak, że jest to na trasie między rynkiem a ulicą Głęboką i wzgórzem zamkowym, choć jest bliziutko, ale tak ludzie może nie wiedzą, że tu niedaleko trzeba odejść, żeby zobaczyć właśnie to schowane serce Cieszyna. I można zostawić pieniążek i spełnią się twoje marzenia. Sprawdzałeś? Sprawdzałem. Spełniły się? Proszę o inny zestaw pytań. Ale Ania, możesz zostawić mi jakąś kwotę i ja wyrzucę za ciebie i w twojej intencji się tutaj poproszę o twoje marzenia. Ja? Mhm. Wiesz co, ja nie lubię wydawać pieniędzy na marzenia. A, po prostu lubisz wydawać pieniądze na... Wolę, żeby kto inny wydawał pieniądze na moje marzenia. Proszę. Jeżeli Państwo chcą spełnić marzenia Ani, to prosimy o komentarz. SMS o treści. Mam marzenie. Pomagam. Oj. Przesadziłam, czy co? Nie, no po prostu chodzi o to, że musimy się chyba skupić na życzeniach teraz, Dobra. Bo możemy rozmawiać bardzo długo. Dobrze, no to zaczynamy, proszę Państwa. Pierwsze życzenia wędrują z Cieszyna aż do Szwecji. Z okazji zbliżających się 36. urodzin Beaty Borkowskiej, zamieszkałej obecnie w Szwecji, płyną życzenia z Cieszyna. Pomyślności, zdrowia, spełnienia marzeń, długich lat życia, pociechy z synów, Aleksa i Jelanka, tego Ci życzą teściowa Halina, teść, mama Grażyna, babcia Wanda, babcia Bronka oraz Marcin. 24 maja swoje urodziny będzie świętować pisarka z Zaolzio Małgorzata Bryl-Sikorsko. Z tej okazji czytelnicy życzą jej dużo zdrowia i wielu nowych pomysłów na kolejne powieści. Niech energia i pogoda ducha nigdy Cię nie opuszczą, a sukcesy zawodowe idą w parze z sukcesami na polu osobistym i rodzinnym. 23 maja urodziny obchodzi Iwona Bujok z Cieszyna. Z tej okazji dużo zdrowia, wielu ciekawych zleceń i super fryzur życzy kolega z Cieszyna. Do zobaczenia. 21 maja, czyli jutro, urodziny będzie miał Adam Cieślar z Cieszyna, dyrektor COK-u. Z tej okazji cały portal OX.pl życzy powodzenia w pracy zawodowej oraz sukcesów osobistych, moc zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń i aspiracji. 20 maja urodziny obchodzi Petra Słowaczek-Rypienowa. Z tej okazji dużo zdrowia i wielu ciekawych projektów polsko-czeskich życzą widzowie Festiwalu Teatralnego Bez Granic. Nasz następny jubilat aż z Częstochowy, a jest to Paweł Pożycki, który urodziny mu dokładnie dzisiaj, 19 maja. Dużo zdrowia, wielu sukcesów osobistych i zawodowych, spełnienia wszystkich marzeń od całej rodziny z Cieszyna. Super podróży i do widzenia. A teraz o uwagę poprosimy Piotrka Kiliana z Istebnej, który 21 maja obchodzi urodziny. Dużo zdrowia i powodzenia w każdej aktywności. Oby kwadrat Beskidzki stale poszerzał swoje horyzonty. Moi rozstawili takie ostatnie życzenia już na koniec, to kapeczkę prywaty będzie i to z pomocniczkami, z moimi kuzynkami kochanymi, Wiktorią i Nastką. Chciałabym złożyć życzenia naszemu kochanemu dziadkowi, który wczoraj świętował swoje urodziny. Kochany dziadku, życzymy Ci dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. Pociechy z wnuków i żeby Cię babcia słuchała. Miłości dziadku przede wszystkim, dużo miłości, cierpliwości do nas wszystkich i żeby Ci się jeszcze co najmniej porę marzeń spełniło. To były ostatnie życzenia.
I teraz pora zaprosić Państwa i wszystkich na piosenkę. Piosenka w wykonaniu Szymona Kucharczyka. Jego debiut wokalny, bo kiedyś był gitarzystą, mam nadzieję, że dalej będzie gitarzystą i wokalistą. Zobaczymy zaraz, jaka to piosenka, usłyszymy. Ocenią Państwo teledysk, bo ja też jestem ciekaw, ponoć gdzieś w górach kręcili i o mało co nie skręcił sobie karku. Na szczęście nie. Wiesz, nie bój się o te gitarowanie, bo z muzykami to tak jest, że przybywa im umiejętności, a nie tracą nigdy tych, co już ich nabyli. Także raczej się uczą nowego grania, nie tracąc tych starych, także spokojnie na pewno będzie grał dali też. To znasz z autopsji? Ja. Ja też tak mam. Też tak. Może nie widać, ale tak mam. Jesteś wirtuozem w wielu dziedzinach. Tak, grania na nerwach przede wszystkim. Dobrze, czyli piosenka Szymona Kucharczyka, a my zapraszamy Państwa za tydzień też, bo mamy też szczególne święto i zapraszamy do nadsyłania życzeń. Dokładnie, moi Rostomili. Dzień Matki się zbliża wielkimi krokami, także pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o swoich mamusiach, kochanych, najmilszych matkach. Wysyłajcie życzenia, powinszowania na adres życzenia@oix.pl albo korzystając z takiego baneru wyświetlającego się na portalu oix.pl. Kaj można wysłać życzenia oczywiście bezpłatnie, ta emisja jest bezpłatna też. Tak, ja teraz podam taką tajemnicę Państwu, że Ania już jest matką. Chrzestną, nawet tak. Dwa razy. Tak, i stąd te życzenia, które usłyszeliśmy też od dzieci. Mhm. Dobrze. No to co? Życzymy Państwu cudownej niedzieli, wspaniałego tygodnia. Widzimy się w przyszłym tygodniu. I co jeszcze? Będziesz zbierała czosnek? Czosnku już za dużo nie zostało, ale co chwilę insze zioła są gotowe do zbierania, także na pewno się nudzić nie będę. Ale skąd już tak o tych ziołach, bo na pewno są już wszyscy myślą, że nic innego nie robię, tylko w trowie siedzę z nosem i wybieram te trowy wszystkie. Nie, proszę Państwa, Ania jeszcze zbiera takie pióra, żeby sobie taki piękny tutaj naszyjnik zrobić i ogólnie patrzy, co tam w wioskach indiańskich jest. Do uwidzenia za tydzień. Do zobaczenia. Cześć, zapraszam Was do obejrzenia mojego teledysku. Główną inspiracją do niego był Adam Mickiewicz w słowach "Kto miłość nie zna, ten szczęśliwy" z Dziadów. No i ten tekst zainspirował mnie do dalszej produkcji tej piosenki. Całość kręciliśmy w Górach Stołowych i Basztaj. Czyta się, pisze się Bastei. To jest w saskiej Szwajcarii, czy w saksońskiej Szwajcarii, jakoś tak. Zapraszam Was do obejrzenia. I noc ma spokojną, i dzień nie tęskliwy.
ten szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy. A kto już i nie zna, ten szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy. Koncercie? To 70 zł. Skąd tak to? A skąd? Nie mam początku.